Dzień dobry, poniedziałek z progresem. Witam cię serdecznie. Sierpniowy poniedziałek z progresem. Mam nadzieję, że dzisiaj ten temat, który będę omawiać, spodoba się tobie bardzo i dużo z niego wyciągniesz, ponieważ jest to temat związany nie tyle z konkretnymi wskazówkami technicznymi, strategiami, ale bardzo związany z tym, co siedzi nam w głowie. A od tego zależy, czy wasze działania ruszą do przodu, czy będziecie przed innymi, albo po prostu, czy będziecie realizować swoje cele. Witam was serdecznie, Joanna Ceplin z tej strony. Witam nowe osoby, których jest coraz więcej, szczególnie na Instagramie, a to pewnie dlatego, że o Instagramie dużo mówimy. Wszystkich na Facebooku również witam i zapraszam was na Instagram, ponieważ temat Instagrama w najbliższym tygodniu będzie bardzo, bardzo szeroko przez nas omawiany, więc warto być z nami właśnie na moim koncie Joanna Ceplin _.pl. I co jeszcze? No i jeszcze najważniejsza rzecz. Jutro, słuchajcie, oczywiście te osoby, które się zarejestrują, więc zarówno na profilu instagramowym, jak i facebookowym, odnajdźcie link do rejestracji. Jutro spotkanie, szkolenie bezpłatne o błędach na Instagramie. To króciutka zapowiedź, a dzisiaj w poniedziałku z progresem, a poniedziałek z progresem to cykl, który ma na celu w poniedziałek pobudzić naszą kreatywność być może trochę zmotywować, może zainspirować do tego, żeby w tym tygodniu lepiej zrealizować cele. Ponieważ mamy jeszcze wakacje, to dajcie mi znać w komentarzu, czy jesteście już po wakacjach i już zabieracie się właśnie za działania, które mają w kolejnych miesiącach przynieść wam efekty, czy wakacje dopiero przed wami. My już po wakacjach, ale tak naprawdę pogoda jest jeszcze bardzo sprzyjająca, więc można również w weekendy sobie fajnie spędzać. Ja jestem ciekawa, gdzie wy podróżujecie tym razem w te wakacje. No dobrze, słuchajcie, jesteście gotowi? Jeżeli tak, to dajcie kciuki w górę. Przydadzą się też jakieś serduszka. No generalnie dajcie znać, czy temat związany z tym, jak działać, żeby te działania przynosiły efekty, sprawia wam problem, czy nie? Albo zadam też inaczej pytanie, czy czujecie czasami, przepraszam was najmocniej, czy czujecie czasami, że zaczynacie coś robić i utykacie w pewnym momencie. Jestem ciekawa, czy ktoś z was kiedykolwiek miał coś takiego, że utknął i to spowodowało, że rzecz, która miała się wydarzyć, albo się w ogóle nie wydarzyła, albo wydarzyła się z dużo mniejszym impetem. Czyli myśleliście, wow, taki mam pomysł, tak będę działać, a potem jakoś to wszystko tak wypłaszczyło się z tego takiego piku. Zobaczcie, ja z moją ekipą pomagamy wam w wielu obszarach. Zaczynacie z nami tworzyć swoje kursy. W czerwcu i w lipcu dołączyły do nas osoby, które chcą rozwijać swój kurs online w wakacje. Dołączają do nas również osoby do Akademii Smart Brand, które chcą rozwijać swoją markę, swój biznes online w takim szerszym zakresie. Dołączają do nas osoby, które chcą rozwijać swoje treści w projekcie Progres Nieperfekcja Treści. I właśnie z hasłem Progres Nieperfekcja trochę dzisiejsze spotkanie jest związane, ale zaraz wam to wszystko wyjaśnię. Przedstawię wam 4 kroki, które ja sama odkryłam. I to nie jest nic nowego, tylko chodzi o to, że my często o tym zapamiętamy. To znaczy nasza głowa płata nam takie psikusy i zaczynamy robić i poświęcać czas na coś, co potem nie przynosi nam efektów. Także słuchajcie, po kolei, jeżeli już zostawiliście mi w komentarzu, że ja mam takie momenty, czyli chcesz coś zrobić, masz pomysł, czy nowy produkt, czy profil lepiej poprowadzić, na przykład na Instagramie, macie takie postanowienie. W tym roku mój profil na Instagramie, nie wiem, dobiję do 10 tysięcy osób, albo zacznę sprzedawać na Instagramie, zacznę pozyskiwać klientów, zacznę w końcu przedstawiać moją markę, moją ofertę, no ale potem, słuchajcie, zaczynacie poświęcać jakiemuś obszarowi dużo uwagi i utykacie w miejscu, dosłownie. Już zgłosiliście się, że tak macie, ja też tak kiedyś miałam, czyli co zaczynało się dziać? Zaczynałam bardzo mocno rozpracowywać wycinek jakiegoś tematu.
wkradało się to, co dzisiaj staram się Wam wybić hasłem progres, nieperfekcja z głowy, czyli ten perfekcjonizm. I większość z nas tak ma. Czyli zaczynamy bardzo dużo czasu analizować konkurencję. Niektórzy tak mają, że niektórzy w ogóle nie analizują, ale o tym dzisiaj nie będziemy mówić, ale na przykład stwierdzają, że będą przeanalizują konkurencję i analizują tą konkurencję w nieskończoność. Być może ktoś tak z Was miał. Miałam klienta, który pracę nad logo przeciągnął do ponad 1,5 roku. Nic nie robił, bo on cały czas uważał, że jego logo, jego branding jest niewystarczająco dobry, tak? Czyli wszystko miało być super. Niektórzy analizują bez końca, jakie narzędzie wybrać. Czyli na przykład wiedzą, że chcą budować listę mailingową, wiedzą, że potrzebują narzędzia do mailingu i rozpoczynają analizę narzędzi i to trwa, nie mogą się zdecydować. W związku z czym newslettery nie są wysyłane, no bo cały czas pracują nad tym, żeby ten newsletter w ogóle wybrać narzędzie. I przyznam Ci się szczerze, że ten materiał być może nie będzie dla Ciebie niczym nowym. I powiesz, ja to stosuję, jest super, git, faktycznie to działa, ale dla niektórych to cały czas jest duży problem. Skąd to wiem? Jak wiecie, ja prowadzę konsultacje, mentoringi, więc spotykam się też z Wami oprócz kursów online na żywo, ale nawet w kursach online wpiszecie do nas w komentarzach, w grupach, że właśnie utknęliście, że gdzieś tam zatrzymaliście się, stanęliście w jakimś punkcie i że było to spowodowane tym, że chcecie, aby to wszystko było jak najlepiej zrobione, albo ciąży na Was takie obciążenie, że to od razu musi być sukces. Po prostu nie może być porażki, bo z drugiej strony jak będzie jakaś porażka, wpadka, potknięcie, no to co inni o nas pomyślą, tak? Rodzina, znajomi i tak dalej. No, niektórzy boją się tego wstydu, że coś zapowiedzą, coś robią, a nie wyjdzie i co wtedy? Przypomnę Wam, że ja przeszłam taki jeden ogromny, wielki wstyd, kiedy mój biznes, czy może nie wstyd, takie potknięcie, ale dla mnie to było też takie, że musiałam się z tym podzielić w pewnym momencie, bo zrozumiałam, że to, że odniosłam porażkę z pewnym projektem, to, że straciłam tam wszystkie oszczędności, to była w pewnym sensie jakaś lekcja. Odbiłam się od tego dna na szczęście, ale żeby tak na to dno nie trafić, tak jak ja, to słuchajcie, znacie tą zasadę, lepiej się uczyć na czyichś błędach, to teraz słuchajcie. Przede wszystkim, głównym powodem tego utknięcia jest to, że nie przyjmujemy do wiadomości tego, albo inaczej powiem, że wielką naiwnością, i to sobie zapiszcie i podkreślcie, wielką naiwnością jest myślenie o tym, że wszystko, co robisz teraz, z obojętnie jakim wycinkiem, obojętnie jakim projektem, jest wersją ostateczną. I to jest pierwsza rzecz, że nam się wydaje, że jak my teraz coś robimy, to już jest wersja ostateczna i to musi być super, duper, najlepsza rzecz pod słońcem. No powiedzcie, czy tak nie jest? Czy jak coś robicie, jakąś grafikę planujecie, albo nie wiem, wymyślecie nazwę dla czegoś, albo właśnie pracujecie nad projektem, albo czymkolwiek innym, albo nawet nad opisem swojego klienta. W Akademii Smart Brand bardzo dużo ludzi utyka w pierwszym module, kiedy mają za zadanie opisać tego wymarzonego klienta, albo wybrać swoją niszę, albo określić swoje wartości, wartości swojej marki. Co się dzieje? Utykają. No bo chcą to zrobić jak najlepiej. Nie. To jest, słuchajcie, tak. I tu trzeba zmienić to Wasze myślenie. I mówiłam, że dzisiejszy odcinek jest troszkę inny, ale dajcie znać, czy Wam się to podoba. Trzeba zmienić myślenie i myśleć sobie tak, że to, co robię teraz, to jest pewien draft. Draft czegoś, co ma powstać. I to jest pierwsza rzecz kluczowa. Czyli nie zakładamy, że to jest wersja ostateczna i możecie to zmienić. Ci, którzy mnie oglądają, ci, którzy mają moje kursy, ci, którzy są w akademii, wiedzą, bo ja tam to pokazuję, że ja zaczynałam od zupełnie innych kolorów, od zupełnie innego wizerunku, od zupełnie innych rzeczy, bo to wszystko ewoluowało. I teraz kolejna rzecz. Wszystko, co robisz, ja mam aż dreszcze, jak Wam to mówię, bo wiem, ile mnie kosztowało, kiedy doszłam do tego, wszystko, co robisz, powoduje, że nabierasz doświadczenia. Więc każdy z Was, kto planuje, czy nagrać pierwszy live, czy zacząć publikować, nie wiem, posty na blogu, czy zacząć publikować stories, czy właśnie pójść zarejestrować działalność i zdobywać klientów, czy stworzyć nowy produkt, każdy z Was
Być może ma obawy i strach i to go powstrzymuje, ale od dzisiaj pamiętaj, że wszystko, co robisz, powoduje, że nabierasz doświadczenia. A teraz słuchajcie, to jest system naczyń połączonych i to trzeba sobie ułożyć. To doświadczenie powoduje, że pozyskujesz informacje i dane. Te informacje i dane, czyli te lekcje, te potyczki, te błędy, te porażki, ale również sukcesy, to, że nam się coś udało, powoduje, że możemy te dane wykorzystać do tego, żeby nasz kolejny krok był jeszcze lepszy. Pamiętacie, jak powiedziałam, że mój pierwszy biznes, który ze wspólnikiem założyłam, był taką porażką, lekcją i dokładnie tak było. Ja słuchajcie, zakładając teraz tą działalność, przygotowując tą ofertę, którą od 6 lat Wam prezentuję, wracałam zawsze z wspomnieniami, co tam źle zrobiłam i po prostu to poprawiałam. Teraz kolejna rzecz, o której warto pamiętać. Im więcej kroków, takich małych, Ty podejmujesz, tym więcej informacji zwrotnych otrzymujesz. Czyli im więcej rzeczy zdecydujesz się zrobić dzisiaj, tym jutro będziesz mieć więcej spostrzeżeń, więcej informacji zwrotnych od klientów, od obserwujących, od znajomych, od innych osób, które możesz nasłuchiwać, analizować i dzięki temu zobaczcie, co się robi. Ja zerkam w notatki, bo wiecie, że ja się mogę rozwinąć tak, że będę Wam to mówiła również i godzinę, i półtorej, ale poniedziałek z progresem to jest takie 30 minut, więc ja tu mam notatki i teraz tak, żeby Wam to przekazać już konkretnie. Chodzi o to, że im więcej masz informacji i danych, tym pewniejsze są Twoje ruchy, czyli zyskujesz taką pewność siebie. Czy Wy to rozumiecie? Czy się z tym zgadzacie? Czy w ogóle czujecie, co ja Wam chcę przekazać? Chcę Wam przekazać to, że za każdym razem, kiedy coś odkładacie, bo nie jesteście gotowi, bo jeszcze tego dobrze nie przygotowaliście, bo jeszcze czujecie się tak niepewnie, tracicie tą możliwość zdobywania doświadczenia i pozyskiwania informacji zwrotnych. Więc od dzisiaj, czy zaczynasz działać ze swoim kontem na Instagramie, a przypomnę Wam, że od jutra będzie możliwość dołączenia do mojego kursu Instagram Smart Brand Masterclass 2021. To jest taki bieżący, mega aktualny kurs, ale dla marek, które chcą rozwijać się biznesowo na Instagramie, dla takich profili, które myślą o biznesie, tylko przez 4 dni będzie można dołączyć. Teraz, jeżeli dołączycie, to nie jest tak, a bardzo dużo osób tam robi. Tam już kilkaset osób, uczestników w poprzednich edycjach dołączyło. I co ja widzę? Jest grupa, która przerabia i robi, przerabia i robi, przerabia i robi. I na live'ach, które mamy na specjalnym profilu, dzieli się tym. Czyli mówi: Asia, zrobiłam to i to nie zadziałało. Albo mówi potem, piszą: Asia, to zrobiłam, super. Albo zrobiłem, bo są też oczywiście panowie, to działa, rewelacja, no odkryłam po prostu coś, jak dlaczego ja tego wcześniej nie robiłam, tak? Więc zobaczcie, można inwestować w wiedzę, w rozwój, w narzędzia, ale cały czas odkładać i nie wiedzieć dalej, z czym to się je, jak to się je, czy to jest coś dla nas, a można zainwestować, przerabiać i małymi krokami po prostu iść do przodu. I pamiętacie, że ja zatytułowałam dzisiejszy poniedziałek z progresem jako 4 kroki, dzięki którym wyprzedzisz konkurencję. I powiem Ci, że to jest największy sekret. Mój największy sekret, że w 2016 roku bardzo mocno wyprzedziłam konkurencję, był taki, że ja przyswajałam, wdrażałam, wypuszczałam na rynek. Przyswajałam, wdrażałam, wypuszczałam na rynek. Nie odkładałam, nie wyznaczałam terminów, że za pół roku, bo wtedy coś będzie, bo okoliczności wtedy będą lepsze, tak? Bo ja będę miała, nie wiem, dłuższe włosy i będę lepiej wyglądać. Bo moje dzieci być może, nie wiem, pójdą do szkoły, a teraz są wakacje, więc teraz nie będę nic robić. Nie. To pójdziecie w ten schemat cały czas, czyli cały czas coś będzie nie tak, cały czas coś Wam przeszkodzi. I mogłabym podawać też dużo przykładów moich klientów. Kiedyś jedna z klientek Akademii Smart Brand zadzwoniła do mnie taka szczęśliwa i mówi: Asia, tak się cieszę, że dołączyłam do Twojej Akademii, tyle tu jest wiedzy, tyle wszystkiego, już to wszystko pochłaniam. A ja mówię: dobra, zatrzymaj się, a co wdrożyłaś? Ona mówi: no już w lutym, przepraszam Was, już w lutym będę miała sesję zdjęciową i będę po prostu tutaj robiła całą identyfikację, na profilu zacząć działać. A ja mówię: moment, jak w lutym? Mamy październik,
co to w ogóle jest za termin luty? Dlaczego ty tej sesji nie zrobisz sobie w przyszłym tygodniu albo za 2 tygodnie? A ona mówi, a bo wiesz, bo tak nie, bo tak pomyślałam, że jeszcze najpierw to wszystko obejrzę, potem to rozplanuję. Ja mówię, ale ty masz oglądać i wdrażać i robić to na tych swoich profilach i już pozyskiwać te informacje. Więc przypominam jeszcze raz. Nie bądź naiwniakiem i nie myśl, że wszystko, co robisz teraz, to wersja ostateczna. Wszystko można zmieniać. Wszystko. Nawet nazwę twojej firmy, nazwę produktu. Jak zobaczysz, że informacja zwrotna jest taka, że ludzie nie rozumieją, co oferujesz, dla kogo. Wszystko możesz zmienić. Twój profil możesz zmienić, identyfikację możesz zmienić. Są takie osoby, które mój profil analizują do pierwszego, jak scrollują do pierwszego posta i mówią... Jakie ty rzeczy tam publikowałaś? No, takie jak w tamtym momencie, czyli te ponad już kilka lat temu, potrafiłam, nie wiem, wymyśleć, opublikować i na to miałam, do tego miałam narzędzia i na to miałam pomysł. Czyli wszystko, co robisz, to jest draft. Ty musisz myśleć, że jest to proces, a to, co ostatecznie powstanie, będzie wynikiem 4 kroków. I teraz już podsumowanie tego, co do Was mówię i zaraz zerknę w Wasze komentarze. Dajcie znać, czy rozumiecie. I teraz te 4 kroki, bo te 4 kroki są takim podsumowaniem tego wszystkiego, co powiedziałam. Czyli pierwszy krok, żeby wyprzedzić konkurencję, żeby działać szybciej, to jest, uwaga, zrób swój pierwszy krok. Czyli Ty masz zacząć. Dzisiaj, cokolwiek odkładasz, zaczynasz. Nawet taki mały kroczek. Drugi krok, obserwuj, pytaj, nasłuchuj, czyli pozyskuj informacje, dane, informacje zwrotne. Cokolwiek robisz, zerknij. Okej, fajnie przyjęli, no i super, są komentarze. Ludzie do Ciebie piszą, być może przedstawiłeś ofertę, dopytują się. Wow, gdybyś tego nie zrobiła lub nie zrobił, nie byłoby tego. Czyli teraz czytasz, co piszą, co mówią, o co pytają. Zobacz, już masz dane. Znowu mnie ciary przeszły, bo ja po prostu wiem, ile osób, jak zrobiło ten pierwszy krok, to nagle powiedziało, dlaczego ja tego wcześniej nie robiłam? Co mnie zatrzymywało? Dlaczego ja myślałam, że muszę mieć, nie wiem, biuro, zespół i tak dalej, i tak dalej? A wystarczyło po prostu wyjść do ludzi, zacząć o tym mówić i zobaczyć, jak oni reagują. Drugi krok to jest, obserwuj, co się wydarzy po tym pierwszym kroku. Kolejna rzecz, przeanalizuj teraz te dane. Po to, żeby w kolejnym kroku, czyli trzeci krok, analizuj tą informację i sytuację. Czwarty krok, podejmij decyzję, co dalej. Jak jest super, idziesz dalej i robisz to coraz lepiej, bo nabierasz doświadczenia, pewności siebie, zaczynasz rozumieć klientów, zaczynasz rozumieć rynek, dostrzegasz, jakie mechanizmy za tym wszystkim stoją. Jeżeli widzisz, że coś nie tak, często do mnie piszecie... No Asia, ale jak to jest, ja zadaję pytania na tym Instagramie, nikt mi nie odpowiada, ludzie się nie angażują. Czujesz, że jest to informacja zwrotna? No raczej jest tak, że coś jest nie tak z tymi Twoimi pytaniami. A może w ogóle nie rezonujesz z tą grupą odbiorców? Może Tobie się wydaje, że oni coś rozumieją, a oni w ogóle nie rozumieją. Może w ogóle źle to przeanalizowałaś albo źle przedstawiasz. My czasami... Wydaje nam się, że skoro my wiemy, to inni też wiedzą, to dlaczego w ogóle nie reagują? A może taka prosta rzecz i od razu Ci podpowiem, zadajesz pytanie otwarte. A ludzie nie mają czasu rozpisywać się na pytania otwarte i wolą takie krótkie pytanie i wtedy dadzą Ci krótką odpowiedź. Dużo jest czynników, ale Ty musisz wyciągnąć te informacje, więc pierwszy krok działasz, drugi krok obserwujesz, nasłuchujesz, wyciągasz wnioski, trzeci krok analizujesz i czwarty krok albo działasz dalej, albo zatrzymujesz się i mówisz, okej, nie zadziałało, więc zmieniam strategię, zmieniam taktykę, modyfikuję. I jeżeli te 4 kroki będą Wam towarzyszyć, czyli od dzisiaj, zapamiętasz sobie to hasło. Progres, nie perfekcja. Te 4 punkty można tym podsumować. Kojarzycie, że ja to Wam od kilku lat, chyba już 6, kładę do głów. Progres, nie perfekcja. Działaj, nie dąż do tego, żeby od razu było wielkie wow. Dochodź do wszystkiego małymi krokami. Po to, żeby nabierać doświadczenia i to wszystko, co już wcześniej mówiłam. I teraz, nie wiem, dajcie znać, czy macie pytania. Kamil napisał, dzień dobry, prosto z pracy. Dzień dobry, Kamil. Tutaj teraz zaglądam na Facebook.
Anna się podzieliła, mój profil zaliczył wakacji pierwszy 1000, ale faktycznie pracą nad pobocznymi tematami nie pozwala mi osiągnąć tego celu. Aha, miał chyba zaliczyć 1000. Widziałam, że tutaj też dziewczyny się rozpisują. Ktoś tu pisze, też się jaram, ale muszę właśnie trochę wyluzować z tym perfekcjonizmem, bo nie zacznę nigdy. To jest to, co nas niestety... No to są takie czarne dziury. Chcę robić kurs, ale dążę do perfekcjonizmu. O, w ogóle, wszyscy, którzy robią kursy. Ja dzisiaj mam, słuchajcie, drugie spotkanie z osobami, które dołączyły na początku lipca do mojego kursu Jak stworzyć i sprzedać kurs online. Dzisiaj mamy live, także jeżeli jesteście, bądźcie na live, jeżeli jesteście w tym projekcie. I tam, słuchajcie, jest mnóstwo takich punktów, że osoby, które chcą stworzyć kurs, się zatrzymują. I ważne jest, żeby nie poddawać się temu, tylko wiecie, co pomaga? Pomaga wyznaczanie dat, ile dajecie sobie czasu na dane zadanie. I koniec. Co do tego czasu zrobisz? Przechodzisz do następnego kroku. Czyli wyznaczasz sobie zadanie, mówisz, dobra, to robię do 3, to do 5, to do 8, to do 9. I nie ma takiego rozwlekania, że rzecz, która miała być zrobiona w 2 dni, minął miesiąc, nie jest dalej zrobiona. Także zwróćcie też na to uwagę, żeby nie wpadać w takie dziury. Tutaj piszecie, że zgadza się, perfekcjonizm w ogóle wszystko tutaj niszczy. Jakie macie przed sobą wyzwania? To jest też ważne. Co planujecie teraz zrobić? Co byście chcieli? Wiecie, że ja wierzę bardzo mocno w siłę publicznej deklaracji, więc jeżeli czujesz, że teraz ugrzęzłaś lub ugrzęzłeś w jakiejś dziurze, i właśnie to ten brak działania powoduje, że nie masz pewności, czy idziesz w dobrym kierunku, powoduje, że nie masz pewności, bo nie masz doświadczenia. To jest szczególnie dla osób, które chcą robić live'y, albo regularnie stories, albo webinary, albo bezpłatne szkolenia. Jak nie zaczniesz tego robić, to nigdy nie dojdziesz do dobrego momentu, bo to są działania, które bazują na zdobywaniu doświadczenia. Na obyciu z uruchamianiem sprzętu, na reagowaniu na pewne rzeczy, na nauczeniu się mówienia płynnego, jednocześnie czytania komentarzy, jednocześnie jeszcze tutaj klikania różnych rzeczy. Tego nie nauczysz się czytając o tym. Pobieracie ode mnie PDF-y, jak prowadzić live'y, w planerze macie całą rozpiskę, checklistę i to wszystko jest bardzo pomocne. Upraszcza Wam to wszystko, ale do momentu, kiedy Ty nie wciśniesz guzika i nie poprowadzisz pierwszego live'a, nic nie wiesz na ten temat, jak Ty się zachowasz. Potem drugi live, trzeci live, czwarty i potem odkryjesz, jaki Ty zrobiłeś lub zrobiłaś progres. Dlaczego? Bo działałeś. Dlaczego? Bo nabierałeś doświadczenia. Dlaczego? Bo nabierałeś pewności siebie. Także zobaczcie, to jest wszystko bardzo, bardzo bardzo połączone. Kamil pisze, mam pandemię perfekcjonizmu. To jest super określenie, prawda? Ta pandemia nam teraz taką kreatywność trochę w nas wzmogła, czyli pandemia perfekcjonizmu bardzo mi się, Kamil, podoba. Wszystko jest idealnie, ale i tak zajmuje to sporo czasu. No właśnie, ja nie wiem, czy tutaj to wybrzmiało, ale to, co chciałam Tobie bardzo, bardzo... to, co chciałam, żeby tutaj... właśnie zostało Ci w głowie, to jeśli zaczniesz tak działać, to będziesz oszczędzać czas swój, to znaczy przyspieszysz, dzięki temu dużo szybciej zrealizujesz te rzeczy, oszczędzisz też mnóstwo energii, którą spalasz na to ciągłe dążenie do tego, żeby to zrobić lepiej, żeby wypaść lepiej, żeby to było lepiej zorganizowane. Odpuśćcie sobie. No i oczywiście pieniądze, tak? Bo dla mnie, jeżeli coś planujecie, szczególnie związanego z rozwojem marki online, komunikacji online, produktów, biznesów, czy to stacjonarnych, czy lokalnych, ale tu też komunikacja online, to cały czas musi być kontakt z klientem online dzisiaj, wiadomo. To jeżeli nie rozwijacie tej odnogi punktów styku z klientem, tego budowania świadomości w głowie klienta, bo cały czas odkładacie, no to nic się nie zadzieje, tak? Ja naprawdę z wielką ciekawością czekam, kto dołączy do kursu na Instagramie w tej edycji. Te osoby, które są w Akademii, to oczywiście Wy macie kurs cały o Instagramie, macie dostęp w ramach Akademii Smart Brand, ale ci, którzy chcą dołączyć do samego kursu o Instagramie, chcą rozwijać swój Instagram,
wtorek, środa, czwartek, piątek w tym tygodniu tylko. Czwarta edycja, 4 dni. Tak postanowiłam z moją ekipą. Czwarta edycja, 4 dni. Są osoby zdecydowane, są osoby, które czytają nasze posty, odwiedzają mojego bloga. Odwiedźcie, tam jest bardzo ciekawy post. W zeszłym tygodniu artykuł się ukazał o tym, jak prezentować swoją prywatność na Instagramie czy w mediach społecznościowych. Ile odkrywać, ile pokazywać. To jest też ważny temat. To na blogu joannacepin.pl/blog. Jutro wieczorem bezpłatne szkolenie 8 błędów na Instagramie. Uczcie się na cudzych błędach, posłuchajcie, co mówimy Wam, co Wam przekażemy z Natalią jutro o tym, jakie najczęściej widzimy błędy u naszych klientów, czyli tych osób, które się do nas zgłaszają, tych osób, którym robimy konsultacje, audyty i co widzimy, jakie najczęściej, z czym się zderzają. I dalej to wdrażajcie i działajcie. No i oczywiście, jak chcecie rozwinąć Instagram, to czwarta edycja, 4 dni i potem startujemy. I w takiej naszej, my mamy w naszym kursie taką specjalny profil na Instagramie, nie mogę Wam powiedzieć nazwy, bo nazwę otrzymują tylko osoby, które są w tym kursie. I tam mamy live'y i spotykamy się z Wami. Z jednej strony są to takie live'y, gdzie przekazujemy Wam wiedzę, z drugiej strony Wy macie szansę zadawać nam pytania w kameralnej atmosferze uczestników kursu. I tam właśnie to wychodzi najczęściej, kiedy piszecie, boję się, no czuję, że jeszcze nie potrafię, no cały czas jeszcze analizuję właśnie odbiorców, albo cały czas zastanawiam się, jak prezentować tą moją markę. I to jest okej, to jest Wasze zadanie, ale jeżeli na kolejnym spotkaniu te same osoby dalej nic nie opublikowały, na kolejnym spotkaniu te same osoby cały czas piszą, że jeszcze nie, jeszcze, bo jeszcze na coś czekają, no to tu już jest takie czerwone światło dla Was. Trzeba powiedzieć sobie stop, idę dalej. Koniec odwlekania. Słuchajcie, poniedziałek z progresem dobiega końca. Ja trzymam kciuki za Wasze 4 kroki, czyli te 4 kroki, dzięki którym naprawdę wyprzedzicie innych. Naprawdę. Bo pamiętaj, że inni mają dokładnie ten sam problem, co Ty. Dokładnie z tym samym się zmagają. Czyli działaj, analizuj, zmieniaj, I po prostu kolejna pętla z kolejnym krokiem i zobaczysz, że z każdym dniem będziesz coraz bliżej swojego celu. Pozdrawiam Was serdecznie. Pamiętajcie, zapiszcie się na bezpłatne szkolenie, bo już jutro się widzimy, 19:30. Link do szkolenia znajdziecie na pewno i na moim profilu na Facebooku, zresztą tutaj w komentarzach widziałam, już moja ekipa wrzucała, i na Instagramie, oczywiście w bio oraz w moim stories. A ja pozdrawiam Was mocno i działajcie w tym tygodniu z podwójnym impetem. Także do zobaczenia do następnego poniedziałku.